Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem i book haulem. Mam tutaj kilka paczek. W Krakowie też mam kilka, więc z Krakowa też nagram później Wam wstawkę. Do tego mam też pojedyncze książki, które do mnie przyszły, które zamówiłam, więc taki unboxing i book haul w jednym. Wszystko Wam teraz tutaj pokażę. I ogólnie sytuacja wygląda tak, że mam troszkę mokre włosy jeszcze, więc nie zwracajcie na to uwagi, ale po prostu nie mam tutaj suszarki, a się śpieszę, więc te włosy nie mają jak mi wyschnąć, nieważne. Słuchajcie, mam tutaj wielkie pudło książek od wydawnictwa Jaguar, więc teraz sobie, o rany, od nich zaczniemy. Okej, możemy zacząć od serii. Mam tutaj wszystkie trzy tomy serii Holly Black, Elfy, Ziemi i Powietrza. Pierwszy tom tutaj to Serce Trolla i ogólnie, pokażę Wam jeszcze te inne, tu jest drugi, a tu bodajże trzeci. I ogólnie dość, nie wiem o co w tej książce chodzi, w sensie poznajemy tutaj główną bohaterkę, która jest zagubioną dziewczyną w Nowym Jorku. Na jej drodze staje jakiś troll alchemik i zostaje ona dealerką jakiegoś narkotyku, który może uchronić w ogóle przed działaniem, niepożądanym działaniem żelaza. I zostaje ona po prostu wplątana w jakąś intrygę między światem elfów a światem ludzkim i jakimiś władcami. Okej. Strasznie dziwnie to brzmi, strasznie ciężko to opisać, ale jak będę miała ochotę na fantastykę młodzieżową, to na pewno sobie po to sięgnę. Następnie mam trzy powieści graficzne. Pierwsza to Opowieść podręcznej Margaret Atwood. Ja już czytałam Opowieść podręcznej, więc teraz mogę się zabrać za tę książkę w formie powieści graficznej, więc bardzo się cieszę. Jest przepięknie wydana. Dalej mam dwie książki George'a Orwella, czyli Rok 1984 w formie powieści graficznej. Też jest przepiękna. Wow. I oczywiście też mamy takie wielkie skrzydełka. Jeśli chodzi o rok 1984, to jeszcze jest przede mną, więc pierwsze chcę przeczytać normalnie książkę, a później powieść graficzną. I tak samo jest z Folwarkiem Zwierzęcym. Tej książki też jeszcze nie czytałam, więc powieść graficzna będzie po przeczytaniu normalnej książki. Ale te kolory na okładce mi się mega podobają. Przepięknie wyglądają. Więc tak, te powieści graficzne są naprawdę, myślę, warte uwagi. Nie wiem jak z treścią, bo oczywiście jeszcze nie czytałam, ale na pewno jak przeczytam, to Wam o nich powiem. Dalej mam nową przyjaciółkę autorki, której nazwiska nie przeczytam. Kristen Gatsnuk? Nie wiem. I jest to taka mała powieść graficzna, dość gruba, ale format ma dość mały. Historia dziewczynki, która jest w szkole. Jej wszyscy znajomi z podstawówki są w innych klasach bądź też w innych szkołach, więc czuje się ona dość samotna, nie ma żadnych przyjaciół i w jej ręce trafia szkicownik jej ciotki, magiczny szkicownik, w którym jeżeli coś narysujecie, to to ożywa i postanawia sobie narysować idealną przyjaciółkę, tylko że nie ma gwarancji, że ta przyjaciółka będzie chciała akurat się z nią przyjaźnić, tak? Bo to, że narysuje jakąś żywą osobę, nie znaczy, że tak jakby będzie do niej należeć. Nic o niej nigdy nie słyszałam, ale strasznie mnie przykuła jakoś ta okładka i ten przeuroczy opis. Do tego kreska jest też przepiękna, więc na pewno za jakiś czas sobie ją przeczytam, jak będę potrzebowała czegoś lekkiego. Następnie mam tutaj książkę Siostra Gwiazd Mary Wolf i to jest seria Trzy Czarownice i to jest pierwszy tom i chyba to będzie trylogia z tego co widzę. Więc tak, mamy tutaj jakąś czarownicę, która została ukąszona przez Sylfidę i walczy o życie. Do tego poznajemy władcę, który porzucił miłość na rzecz walki o kraj. I też mamy jakiegoś demona, który ma misję dyplomatyczną. Nie wiem, bardzo mało ten opis zdradza, ale jestem zaintrygowana, bo też słyszałam o niej różne opinie, bardziej te pozytywne, chociaż nie jest o niej aż tak głośno, więc zobaczymy, może za niedługo przeczytam. I ostatnia już rzecz z wydawnictwa Jaguar to taki boks z książką Spells Trouble i już Wam pokażę, jak to wygląda. Okej. Ja już go odpakowywałam, już nawet macie chyba zdjęcie na Instagramie, ale też pomyślałam, że Wam tutaj to wszystko pokażę. Więc tak, tutaj mam jakąś pocztówkę. Następnie dostałam tutaj zioła do płukania włosów i tutaj jest wszystko na tej karteczce opisane, bardzo fajnie. Nigdy nie używałam nic do płukania włosów, więc mogę spróbować teraz. Dalej mamy tutaj sól do kąpieli, herbatkę.
I oczywiście najważniejsza rzecz w tym boksie, czyli książka Wiedźmi Czar, Spells Trouble, PC Cast i Kristen Cast. Tutaj poznajemy bliźniaczki, nastoletnie dziewczyny, które chodzą do liceum, do takiego normalnego ludzkiego liceum, ale są czarownicami, ukrywają to i mieszkają w mieście założonym przez czarownicę kiedyś, która tam posadziła jakieś drzewa, które miały strzec jakichś bram, i te drzewa nagle zaczynają gnić i też giną jakieś 3 osoby i to wszystko jest w rękach tych bliźniaczek. Jak byłam młodsza, bardzo lubiłam takie klimaty, wiecie, nastoletnie czarownice, które ukrywają jakiś sekret i tak dalej i muszą uratować świat, więc raz na jakiś czas lubię sobie właśnie do tego wrócić. Teraz mam tutaj paczkę od wydawnictwa Dwie Siostry, gdzie są też same wspaniałości. Więc tak, możemy zacząć od tej książki, czyli Mama Zawsze Wraca, Agaty Tuszyńskiej i Iwony Chmielewskiej. Cieniutka książeczka, przepięknie wydana. Pierwsze pokażę wam, jak ona w ogóle tutaj w środku wygląda. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jest to historia Zosi Zajczyk, która urodziła się jeszcze przed rozpoczęciem wojny. W wieku 2 lat już to wszystko się rozpoczęło. Jej mama ukryła ją w piwnicy, aby ją ocalić. I dzięki temu właśnie Zosia przeżyła i tutaj mamy jej historię. Następnie mam książkę Wojna Skowronków. Jest to historia rodzeństwa, które żyje na początku XX wieku w Anglii. 11-letnia Clary chce zdobyć wykształcenie i być niezależną, czego jej ojciec nie rozumie, bo jedyne, czego się tutaj wymaga od kobiety, to żeby była panią domu. Natomiast jej brat boi się tego, że zostanie wysłany do szkoły z internatem i jedynie, gdzie czują się dobrze, to na wakacjach u swoich dziadków, gdzie też mają chyba jakiegoś kolegę Ruperta. Kuzyn Rupert, ale wybucha pierwsza wojna światowa, Rupert idzie do wojska, no i to rodzeństwo musi przetrwać ten bardzo ciężki dla wszystkich czas. Dalej mam książkę, którą w tym momencie mam ochotę przeczytać, bo właśnie zapoznałam się z jej opisem, czyli Pasztety do boju. Historia trzech dziewczyn, które w szkole zostały ogłoszone najbrzydszymi dziewczynami i po chwilowym załamaniu i płaczu postanawiają wsiąść na rower, wyruszyć w podróż do Paryża. Cel mają tutaj ściśle tajny i to tak naprawdę odmienia trochę ich życie i przynosi im nawet sławę. Brzmi to strasznie ciekawie, do tego jest przepięknie też wydana ta książka. Strasznie mi się podoba ta grafika na okładce. W środku nie mamy żadnych ilustracji, ale o rany, ale to fajnie brzmi. Myślę, że na pewno za niedługo sobie ją przeczytam. Następnie mam tutaj cieniutką książkę, czyli Gołymi Rękami. Też widzę, że w środku nie ma żadnych ilustracji. Pokazuję wam, bo wiem, że wiele osób interesuje to, czy książki mają ilustracje, czy nie. Jejku, mam straszny problem z mówieniem. Historia dwójki przyjaciół, którzy zawsze trzymają się razem i pewnego dnia idą na jakiś spacer z psem z jednego z nich i podczas tego spaceru trafiają do zagrody mężczyzny, który tam ma kaczkę i oni zabijają tą kaczkę. I tak się to wszystko zaczyna i coś tam się dzieje, ale już nic ma nie być takie samo. Więc ciekawe. Nie wiem, do czego ma prowadzić ta książka, nie wiem w ogóle, o co w niej dokładnie chodzi i jaki tutaj temat jest poruszony, ale jestem zaintrygowana. Dalej mam książkę Lampka, czyli historia dziewczynki, która jest córką latarnika i tak naprawdę tyle o niej wiem. Przepięknie jest wydana. Jeśli chodzi o ilustracje, to są ilustracje przy każdym rozdziale. Więc wyglądają przepięknie. Słuchajcie, teraz seria, która mnie tak straszliwie ciekawi. Okej, kto z was oglądał Odlotowe Agentki i był największym fanem na świecie? Ja. I tutaj mamy książki... jak to się... co? Ruby Redford, to jest imię głównej bohaterki. Dobra, Ruby Redford, spójrz mi w oczy i Ruby Redford, weź ostatni oddech. Tu mamy pierwszy tom, tu jest drugi. Jest to seria o 13-letniej dziewczynie, która zostaje zwerbowana do agencji wywiadowczej i zostaje chyba jakąś tajną agentką. Jest mega mądra, ma 13 lat dopiero, a już stworzyła jakiś kod, którego nawet nie potrafią złamać na Harvardzie podczas lekcji francuskiego. Czyta sobie książki po rosyjsku, bo się nudzi. Ja jestem totalnie kupiona i mam nadzieję, że to będzie coś wspaniałego i podobnego klimatem do Odlotowych Agentek. Nie wiem, ja byłam ogromną fanką, więc chętnie sobie do czegoś takiego wrócę. Słuchajcie, dalej mam tutaj pakę książek, które zamówiłam sobie jakiś czas temu, bo Wiktoria, to wszystko przez Wiktorię, z bukami. Ja miałam ich nie kupować w ogóle, ale ona mi pokazała je i powiedziała, że kupiła je po 8 zł.
Więc też je zamówiłam. Więc to wszystko jest jej wina i te wszystkie książki zobaczyłam u niej. Więc tak. Pierwsza książka to Zniknięcie. Dość cienka historia rodziny, która wypływa na jakieś cieszące się złą sławą jezioro. I matka zostaje na łódce, a ojciec i córka idą na ląd. Ta matka zasypia w tej łódce i gdy się budzi, oni zniknęli. Nie ma ich. No i tam różne rzeczy się dzieją. Aha, dobra, ja pominęłam bardzo ważną rzecz tutaj. Nie dzieją się jakiejś rzeczy, bo ona idzie na policję zgłosić ich zaginięcie, a na policji dowiaduje się, że przecież nigdy nie miała żadnego męża, ani też nie miała nigdy córki. Wow. Następnie mam książkę 40 godzin. Historia pewnego mężczyzny, który pracuje w berlińskiej policji w wydziale do spraw przestępstw na tle religijnym. Jest on też muzułmaninem. I zmaga się on z nietolerancją w Niemczech i też w samym swoim środowisku pracy z osobami z jego otoczenia. I pewnego dnia zostaje mu przesłany filmik, gdzie ktoś torturuje mężczyznę i policja ma bodajże 40 godzin. Aby odnaleźć tego mężczyznę, bo jeżeli nie, to on zginie i też cały Berlin stanie w ogniu. Następnie mamy książkę Uwięziona. Poznajemy tutaj dziewczynę, która w swoich młodzieńczych latach podjęła wiele złych decyzji i teraz ma kłopoty, ale poznaje ona Willisa, który oferuje jej pomoc i zawdzięcza mu ona wszystko, tak? Uważa, że dzięki niemu jest taka, jaka jest i się po prostu z tego wszystkiego uwolniła. Jest w niego do tego stopnia wpatrzona, że nawet przymyka oko na to, że dopuścił się on porwania i uwięzienia pewnej bezdomnej nastolatki. Tak naprawdę nie wiem, co tam się dalej ma dziać, ale nie chcę już czytać tego opisu, bo książka też nie jest jakoś bardzo długa, więc nie chcę sobie za wiele zdradzić. Następnie mam tutaj Hawajskie Alibi, też dość cienka książka. Widzę, że te książki z tej serii są właśnie fajnej długości, takie wiecie, nawet na raz, bo to jest ta seria Gorzka Czekolada i tam dwie wcześniejsze książki też właśnie z niej były. Jest to historia dziewczyny, którą chłopak zaprasza do hotelu na Hawajach, na jakiejś hawajskiej wyspie. I niestety już na początku ich wspólnych wakacji ten chłopak znika. Policja uważa, że utonął, ale coś innego ma się tam wydarzyć. I ma to być chyba bardziej w formie takiej zabawnej niż dramatycznej. Następnie książka Kolacja. I tutaj nie wiem, co się ma dziać. Wiem, że mamy tutaj po prostu historię, w której dwa małżeństwa się spotykają, aby omówić kwestie życia ich synów, jakieś problemy dotyczące ich synów i tyle. Ale jest to thriller psychologiczny, więc coś tam na pewno musi się wydarzyć, tylko że nie mam pojęcia co. Kolejna książka to Szpadel. Historia trzech muszkieterów, czyli trójki dzieciaków, które zostały tak nazwane, ponieważ urodziły się w tym samym momencie, w pewnym miejscu. Dwójka chłopców i jedna dziewczyna. I dorastali oni razem, byli bardzo blisko, ale w momencie, gdy już byli starsi, to zaczęli się od siebie oddalać. I w momencie, gdy ta relacja już ich nie jest aż tak zażyła, chłopcy wpadają na pomysł jakiejś zabawy, której dziewczyny mają odpowiadać na zagadkę wymyśloną przez Ewę, czyli właśnie tą dziewczynę z grupy tych trzech muszkieterów. I w momencie, gdy odpowiedzą dobrze, mogą dostać 200 euro, ale gdy odpowiedzą źle, to mają ściągnąć jakieś ubranie z siebie. No i ta zabawa wymyka się spod kontroli i po jakimś czasie ta Ewa wraca do tego miasta z blokiem lodu w bagażniku i wraca głównie z myślą o tej sytuacji sprzed lat. Dalej książka To, co ukryte. Historia dwóch 11-latek, które wracając do domu zobaczyły wózek z dzieckiem. Postanowiły to dziecko uratować, skoro je ktoś tam zostawił. I po kilku dniach policja znajduje zwłoki tego dziecka. Podejrzenia padają na te dziewczynki, one zostają skazane. Po kilku latach wychodzą z poprawczaka, ale dalej tak jakby ta sprawa się ciągnie za nimi. I w momencie, gdy one już wyszły i są na wolności, ginie kolejne dziecko. Następna książka to Każdy jej strach. Historia dziewczyny, która zamienia się ze swoim kuzynem na mieszkania na pół roku. Ona z Londynu przeprowadza się do Bostonu, a on do niej do Londynu. I chyba zostaje zamordowana jedna z sąsiadek
w Bostonie, właśnie w tym mieszkaniu, z którą romans miał ten kuzyn. I chyba po wybuchu całej tej sprawy nie ma już kontaktu z tym kuzynem, bo on zapada się pod ziemię. Następna książka to Torfowisko, historia kobiety, która prowadzi badania na mokradłach, bo pisze pracę doktorską na temat bagien. Jednak skrywa ona jakiś sekret i tak naprawdę powód jej pobytu tam jest całkowicie inny. No i tam dochodzi do jakiejś zbrodni i tyle. I więcej nie wiem, dowiem się jak przeczytam. I ostatnia książka z tej paczki to Król Tygrysów jest nagi, 3 lata w egzotycznym królestwie Joe Exotica. Tak. Jest to, z tego co mi się wydaje, reportaż. Mam nadzieję, że to nie jest nic z fikcją, tylko same fakty z życia tego mężczyzny, którego pewnie każdy z was kojarzy. Już teraz nie mam żadnej paczki konkretnej, tylko książki, które przychodziły do mnie od wydawnictw, więc wam je teraz pokażę, ale pierwsze coś, co sama kupiłam, czyli Cicho, cichutko Ignacego Karpowicza. Historia chłopaka, który w młodym wieku wymyka się śmierci, ponieważ jego rodzice oraz siostra giną, a jemu udaje się to życie uratować i zaczyna on mieszkać u swojej ciotki, która nie jest zbyt zadowolona z tego, że właśnie on do niej trafia. No i tam żyje, odcięty od przeszłości do pewnego czasu, bo coś tam się dzieje. I tyle, nie wiem o tej książce dużo, bo nic praktycznie o niej nie słyszałam. Okej, a teraz już książki od wydawnictw, będę leciała po prostu tak, jak je tutaj mam na kolana. Pierwsza książka to I Love Korea od wydawnictwa Mowa, czyli po prostu różne ciekawostki z Korei. Bardziej takie, myślę, kulturowe. Mamy bardzo dużo różnych ilustracji, jak widzicie. Cała książka jest w nich, do tego jest przepięknie wydana, w oprawie zintegrowanej. I mamy tu napisane, że jest to tętniący energią przewodnik kulturowy po zaułkach Seulu, świecie koreańskich trendów i źródłach koreańskiej fali, której fenomen podbija cały świat. Następnie od wydawnictwa kobiecego mam tutaj książkę Beach Read, wakacyjny romans, do której również były dorzucone okulary i piłka plażowa, więc bardzo fajny pomysł. Historia pisarki oraz pisarza, którzy znają się z tam młodzieńczych lat, chyba nie lubili się za bardzo i teraz trafiają do sąsiadujących ze sobą domków, aby pisać książki i zakładają się, kto pierwszy chyba sprzeda prawa do ich nowych książek. Jak widzicie, mamy tutaj dość jasno powiedziane, że będzie to romans, więc oczywiście będzie tu wątek romantyczny. Jak to tam się potoczy, nie wiem, ale się dowiem, bo mam tę książkę w TBR-ze na lipiec. Dalej mam trzy książki od wydawnictwa Winidia, o których wam nic nie powiem, bo są reading vlogi już, gdzie możecie o tych książkach posłuchać więcej, bo tam je recenzowałam, czyli Potwór, tutaj wam gdzieś wyskoczy reading vlog, następnie Felix Ever After i też Miasto Mosiądzu. Obiecuję, że już kończymy teraz trzy ostatnie książki. Pierwsza to Zachód Słońca na Santorini, Ciemniejsza strona Grecji, czyli ta seria reporterska wydawnictwa poznańskiego. Ja bardzo ją lubię i już nie mogę się doczekać, aż o Grecji czegoś więcej się z tej książki dowiem. Następnie coś, co mega mnie ciekawi, czyli Co gryzie weterynarza. Historię po prostu z życia weterynarza, przepięknie też wydana książka. Do tego mamy tutaj takie trzy pocztówki z takimi minimalistycznymi ilustracjami. I mamy tu na samym końcu napisane, że dzięki tej książce lepiej zrozumiesz swoje zwierzę i jego lekarza. I już ostatnia książka to Poza dzień i poza czas od wydawnictwa Czwarta strona. Historia dwójki osób, przypuszczam, że to będzie obyczajówka z wątkiem romantycznym. Dziewczyna studiuje weterynarię, interesuje się fotografią i chłopak z ogromnym bagażem doświadczeń ma jakieś kłopoty. Coś w jego życiu się dzieje i spotykają się oni na cmentarzu i tak się chyba poznają. Więc tak, na ten moment się z wami żegnam i za sekundę zobaczymy się w Krakowie, gdzie pokażę wam resztę książek. Chyba nie mogę tak mieć na filmie, prawda? Słuchajcie, bardzo tu świeci słońce, jak widzicie te wszystkie paski tutaj to są od rolet, z którymi nie mogę sobie poradzić, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Przychodzę z dalszą częścią unboxingu, mam tutaj wielką pakę książek, którą zamówiłam już jakiś czas temu, więc je wam teraz pokażę. Pierwsza książka to Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney i ja czytałam tej autorki już Normalnych ludzi. Niestety to było takie dość specyficzna relacja między mną a tą książką. Nie wiedziałam do końca, czy mi się podoba, czy nie i czy ten obraz toksycznej relacji przedstawiony w tej książce to jest coś dla mnie. Więc chcę jeszcze raz dać szansę tej autorce i spróbować właśnie z tą pozycją, która w ogóle opowiada o kobiecie i ta kobieta poznaje inną kobietę i jej męża i później chyba się zbliża do tego męża.
Nie wiem. Wiecie, że ja nienawidzę zdrad w książkach, więc może być tutaj ciekawie. Następnie coś, o czym powiedziała mi Wiktoria i jak usłyszałam, o czym to jest, to od razu to zamówiłam, czyli Jeden dzień w starożytnym Rzymie, życie powszednie, sekrety, ciekawostki. I tutaj w tej książce mamy podobno przeżyć cały dzień tak jakbyśmy byli w starożytnym Rzymie. Na samym końcu mam napisane, że wędrówka trwa godzina po godzinie, od wczesnego ranka do północy. To będzie coś mega ciekawego. Czy są ilustracje? Halo? Widzę, że tu jakieś są, ale nie wiem jak dużo ich jest. Nie no, są ilustracje. Tekst na stronie też jest dość przyjemnie rozmieszczony, więc już nie mogę się doczekać. Następnie mam tutaj Pomroki Jarosława Borszewicza. Widzieliście pewnie, jak oglądacie moje filmy, że Mroki bardzo mi się podobały, więc musiałam kupić tę książkę. Nie wiem, o czym ona jest, ale chyba nie ma nic szczególnie wspólnego z Mrokami, ale nie wiem, czy można ją czytać przed Mrokami. Nie mam pojęcia, jeśli ktoś wie, to możecie pisać w komentarzu dla tych, którzy po prostu Mroków nie czytali. Dalej, niestety, co? Coś, czego nie dostrzegłam podczas kupna, czyli powieść, niestety, Anatomia doktora Mengele. Myślałam, że to jest reportaż, ale nie jest. Jest to fabularyzowane, więc na pewno tego nie przeczytam. Następnie książka Nieposkromiona. Ja nie miałam pojęcia, czym ona jest. Ja myślałam, że to jest taka zwykła powieść, ale jednak nie. Okazuje się, że są to różne historie pewnej kobiety, która żyła w klatkach. I opowiada nam chyba o tym, jak się w nich znalazła i jak się z nich wydostała. Jest to książka o kobietach, o radzeniu sobie w społeczeństwie i tak dalej. Brzmi to bardzo ciekawie. Na pewno ją za niedługo przeczytam, bo dość mocno mnie teraz zaintrygowała, jak przeczytałam jej opis. I do tego jest przepięknie wydana w twardej oprawie i mamy tutaj nawet zakładeczkę. Następnie mam trzy książki, o których wam nie będę mówić, bo też sama nie do końca wiem, o czym są i chyba nie chcę wiedzieć, chcę po prostu je przeczytać. I są to trzy książki Johna Steinbecka? Steinbecka? Przepraszam, jeśli coś tutaj przekręciłam. Pierwsza to Była raz wojna, bomby poszły. Następnie mam Na wschód od Edenu, która jest tak gruba. I oczywiście Cieniutka, Myszy i ludzie, myślę, najbardziej znana. I dalej mam trzy reportaże, albo dobra, pierwsze przed reportażami. Rebeka Solnit, Matka wszystkich pytań. Jest to książka o kobietach i tutaj autorka ma analizować różne formy opresji, jakiej poddawane są kobiety, więc będzie to coś na pewno mocnego, ale spodziewam się tutaj czegoś niesamowitego i już nie mogę się doczekać, aż to przeczytam. I teraz już te trzy reportaże. Pierwszy z nich to Tu jest teraz twój dom, adopcja w Polsce. Jestem tego bardzo ciekawa. No i tak jak sam podtytuł wskazuje, jest to książka o adopcji, pewnie o procesie adopcji, o tym jak wygląda sytuacja, nie wiem, w domach dziecka w Polsce i tak dalej. Dalej mam coś, co myślałam, że przyjdzie do mnie w twardej oprawie, a przyszło w miękkiej, czyli Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci po przeczytaniu Niegrzeczne. Bardzo chciałam przeczytać już tę książkę. Nie wiem, czy nie chciałam nawet tej książki przeczytać jako pierwszą, ale nie miałam jej, więc przeczytałam wtedy Niegrzeczne, ale tej jestem też bardzo ciekawa, bo słyszałam same niesamowite opinie. I ostatnia książka to Śladów pobicia, brak w pułapce przemocy domowej. Jest to reportaż o przemocy domowej, wydaje mi się, że w stosunku do kobiet w Stanach Zjednoczonych. Aha, i jeszcze jeden, zapomniałam, bo akurat go teraz kończę czytać, czyli Ostatni trop, tajemnica zaginięcia z sióstr Lyon. Tak. I jest to reportaż o całej tej sprawie w związku z zaginięciem sióstr Lyon. Nie wiem, jak dobrze czytać. Bardzo, bardzo, bardzo rzetelnie napisany. Mamy tu, tam wszystkie szczegóły związane z jakimiś rozprawami, z przesłuchaniami, z podejrzanymi, z różnymi opiniami policjantów i tak dalej. Bardzo mi się dobrze to czyta i bardzo wam to polecam, jeśli tylko ta sprawa was interesuje. I mam tu też cztery książki, które przywiozłam od Zuzy, bo mi je podarowała, czyli Reszta części Czasu Żniw, Zakon Mimów, Pieśń Jutra i Koniec Maskarady. I mam też tutaj Rebekę. Jest to historia kobiety, która poznaje wdowca, po krótkim czasie zgadza się za niego wyjść
i wyjeżdża z nim do jego chyba rodzinnej miejscowości. Tam okazuje się, że tak naprawdę w ogóle go nie zna. Osamotniona postanawia poznać jego tajemnice, sekrety i też przeszłość jego byłej żony. Słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Nie mam raczej tutaj żadnych innych nowych książek, chyba że o czymś zapomniałam, jak zawsze. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, czy któreś Was zainteresowały. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!